Cześć, raz jeszcze jest z nami Mateusz Majak z Eleven, a więc o co chodzi? Będziemy odgadywać składy. Zasady brzmią następująco. Mateusz odgaduje skład wybranego z zespołu, ale wcześniej wylosuje sobie zestaw, kategorię po prostu. Z tej kategorii ja mu powiem jaki mecz, a on już sobie sam wybierze. Czy na przykład powie skład Legii Warszawa, czy na przykład powie skład Wisły Kraków, to zobaczymy, zależy od tego, co wylosuje. Są cztery kategorie. Hity z udziałem polskich zespołów, reprezentacja Polski na wielkich turniejach, Liga Mistrzów oraz Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy. Mateusz ma 2 minuty, żeby wymienić całą jedenastkę. Ma jedną podpowiedź w trakcie, na którą mogę udzielić informacji naprowadzającej na danego zawodnika. Kolejność wymieniania zawodników nie ma znaczenia. No i później o kolejności w tabeli decyduje liczba odgadniętych zawodników oraz jak najkrótszy czas. Więc żeby przejść do tego, odpalimy sobie losowanie numerków od 1 do 4. Wciskasz pomarańczowy przycisk i zobaczymy, co wylosujesz. Uwaga. A to kategoria? Numer 2. To jest kategoria? Druga kategoria, tak. Druga kategoria to prawdopodobnie reprezentacja Polski na wielkich turniejach. To słabo będzie. Dla Ciebie reprezentacja Polski na wielkich turniejach, no nie ukrywam, że nie będzie to łatwy skład, bo to będzie skład z meczu Polska-USA 2002 rok. No i który skład sobie wybierasz? Czy to będzie Polska, czy to będą Stany Zjednoczone? Polska. Polska, dobra. No to w takim razie ja sobie odpalam czas. A ty widzisz ten skład, tak? Ja widzę. Będę ci mówił, czy dobrze, czy nie. Dobrze. Poszło? Majdan w bramce. Dobrze. Olisa DB w ataku. Tak. I teraz zaczynają się ciężary. Zieliński w obronie. Tak. Krzynówek. Tak. Juszkowiak. Nie. Wałdoch? Nie. Hajto? Nie. Kałużny? Nie. Świerczewski? Też nie. Boże, ale kompromitacja, ten trzeci skład, który był. Co my tam jeszcze mieliśmy? Pamiętaj o jednej... Żewłakow? Z ławki, więc się nie liczy. Mówimy oczywiście o Marcinie Żywoku. Jeszcze masz minutę 5. Dziurę w głowie. Pamiętaj o podpowiedzi. Głowacki? Tak. Dawaj podpowiedź. Podpowiedź. No dobra, grał z Arturem Borucem w Celtiku. Żurawski. Dokładnie. Kogo my tam jeszcze mieliśmy? Jeszcze tak, raz, dwa, trzy. 4, 5. Masz 6. Jeśli dobrze myślę, chyba tak. 30 sekund. Ja odpowiem kompletnie. Ja zbierałem te z chipsów, takie te zielone. Tak. Mam do tej pory, a nie mogę sobie przypomnieć. Wtedy chyba było tak. Dobra, tak powiem o tym jeszcze. Wstydzi kompromitacja. 6 na 11, no to nie jest tak źle. Pięć. Koniec. Dobra, a więc 6 na 11. I teraz tak, cały skład wyglądał następująco. W bramce Majdan, później Kłos, Głowacki, Zieliński, Koźmiński, Żurawski, Kucharski, Murawski, Krzynówek, Olisa, Debe i Kryszałowicz. A chciałem powiedzieć właśnie, że też zbierałem i wtedy chyba wyprodukowali kartę z wizerunkiem Radosława Gilewicza, który nie pojechał na ten turniej. Chyba była też karta z Tomkiem Iwanem. Tak. Ja te karty do tej pory gdzieś mam. No z ławki wchodziliśmy. Marcin Żewłaków, który wtedy strzelił chyba szybko bramkę, tak. Z tego co kojarzę. Po wejściu tam chyba minutę od wejścia na boisko. Sibik i Wałdoch, oni wchodzili właśnie z ławki. A więc 6 na 11, prawdopodobnie, chociaż jeszcze to podliczymy, to jest wynik Mateusza Majaka. Średni, jak się czujesz? Pamięć mam naprawdę słabą. Jakby Real Madrid był gdzieś z finału Ligi Mistrzów, to bym pewnie lepiej pamiętał. To wszystkie śledziłem na bieżąco, ale no trudno. No. Może nie będę ostatni. To zobaczymy za jakiś czas. No dobra, dziękuję raz jeszcze. Tym razem było nieco bardziej komicznie. Liga Mistrzów to finał 2002.
Bo to bym fajnie, to wszystko bym trafił, no.